Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas opowiedzieć kilka słów na temat jednej z ważniejszych tekstur, która w Blenderze nazywa się Volnoy. Jest to tekstura opisana nawet na wiki jako jedna z nowych tekstur dodanych do Blendera. Jeżeli rzucimy okiem, to już w wersji 2.33 wprowadzono takie tekstury nazywane wtedy nowymi. No i mamy tutaj ich różne przykłady. Na początku jest oczywiście jakieś introduction, mamy nowe, jakieś bazowe szumy generowane przez zestaw znanych nam już generatorów. Blender Original jest wybierany domyślnie. No i mamy nowe rodzaje tekstur. Nowe rodzaje to takie, które już omówiłem, czyli Distorted Noise, Musgrave oraz dzisiaj jest czas na teksturę Voronoi. Zanim do niej przejdziemy, jest jeszcze pokaz, co można zrobić w Distorted Noise. Być może zrobię jakiś tutorial o różnego rodzaju zastosowaniach tych tekstur i wtedy pokażę jakieś konkretne przykłady na zrobienie konkretnych efektów, bo na razie tylko je sobie tak po prostu lekko oglądamy. Mamy tutaj opisaną teksturę Voronoi i ona składa się jakby z różnych algorytmów, które określają pewne metryki odległości pomiędzy różnymi punktami. I teraz te punkty w teksturze to są tak zwane komórki, cells. No i teraz mamy takie jak Minkowski, Minkowski 4, 1, 2, Czebyszew, Manhattan, Distance Squared oraz Actual Distance. No i teraz Minkowski to jest taki sprytny algorytm, który bierze sobie wszystkie współrzędne x, y, z, podnosi je do potęgi e, a później to wszystko po zsumowaniu podnosi do potęgi 1 przez e. Jeżeli teraz parametr, który będziemy zmieniali, czyli ten eksponent, będzie wynosił 1, to tak jak tutaj mamy napisane, otrzymamy sobie odległości zgodne z metryką Manhattanu, czyli tam, gdzie odległości mierzone są zawsze pod kątem prostym pomiędzy dwoma ukośnie leżącymi punktami. I tak dalej. Mamy to opisane ładnie, można sobie poczytać. Jest także jakiś przykład. Proszę. Jest także dokumentacja zwana Worley Documentation, której oczywiście nie ma, bo to jest jakaś stara strona, więc w sumie śmieć. Ale przejdźmy może do tej tekstury i zobaczmy, co tam można zrobić. Dodaję plane'a. Standardowo ustawiam sobie kamerę, aby było ładnie w miarę widać to, co będę renderował. Ok, to jest w miarę dość duży plane i teraz na renderze wygląda oczywiście jak szara powierzchnia, nic ciekawego. Ciągle ten szary na początku. Teraz dodaję materiał, dodaję teksturę i wybieram jej typ jako Voronoi. Od razu widać, że dostaje takie całkiem przyjemnie wyglądające komórki, coś jak cels, jak plaster miodu, tylko że krzywy i tak dalej. Jest to jedna z podstawowych wersji takiej tekstury Voronoi i mamy tutaj masę różnego rodzaju ustawień. Niektóre z tych ustawień to jest właśnie sposób określania metryki odległości pomiędzy komórkami i mamy teraz coś takiego jak actual distance, jest określony eksponent, czyli ta wartość E, która tam była we wzorze. I mamy możliwość wybrania sobie na przykład Minkowskiego, dla którego ten eksponent mogę ustawić na 1. W tym momencie dostaję taki jakby kwadratowy pattern i wszystkie moje komórki zamieniają się w takie diamenty, czyli diamond-like, że tak powiem, jest wzór. Jeżeli ten eksponent zrobię mniejszy, to dostanę taki fajny, gwiaździsty wzorek, co już samo w sobie jest ciekawe, nadaje się do robienia opakowań prezentów. A jeżeli powiększę go troszeczkę, to wszystko zamieni się w takie bardziej jakby komórki przypominające troszeczkę, no nie wiem co, bąble piany, czy jakieś tego typu rzeczy. Mam także różnego rodzaju możliwości, jeżeli zwiększę w Minkowskim algorytm, także wybiorę sobie Minkowski 4, będę miał bardziej kwadratowe komórki. Jeżeli wybiorę sobie jedną, drugą, to dostanę te gwiazdki. Mamy także Czebyszew, wygląda bardzo podobnie. No i mamy także Manhattan. Manhattan to jest to, co wcześniej ustawiałem i to za pomocą samego Minkowskiego można osiągnąć, sterując parametrem takim jak eksponent. Tak więc bardzo prosto dostaję taki kwadratowy, zegzakowaty pattern, czy też wzór. Teraz mogę wybierać sobie również różnego rodzaju kolorowanie i określać ich intensywność. Jeżeli wybiorę sobie na przykład kolory i pozycje, to każdy taki komórek, czy też każda komórka będzie miała inny kolor. To generuje mi coś na kształt mapy, czy też takiego wzorku, który jest na przykład na spodniach wojskowych albo na jakichś maskowanych powierzchniach. Oczywiście zależy od tego, jaki kolor dobiorę, takie będę miał odcienie. Intensywność mogę określać za pomocą parametru intensity. Oczywiście intensywność 0,1 to już nic nie widać. Mamy tutaj różne możliwości. Teraz, jeżeli wybiorę sobie position and outline, czyli pozycję i obrys, to wtedy dodatkowo do tych moich plam dostaję jeszcze eleganckie krawędzie, co wygląda naprawdę tak jak witraż. Mogę zrobić taką teksturę półprzezroczystą za pomocą Z-Transparency, no i później będę miał dodatkowo możliwość przepuszczenia przez ten światła, które na takie kolory się właśnie zabarwi. Mogę wybrać także Position Outline and Intensity i wtedy będę miał dodatkowo jeszcze kontrolę jasności tych punktów.
a więc mogę zrobić jaśniej, ciemniej, one się będą gradientowo ściemniały w kierunku środka. Oprócz tego, że mam takie parametry, to dla różnych algorytmów będą te moje wzorki wyglądały inaczej. A więc jest tu dodatkowa masa możliwości, które można wykorzystać. Weźmy sobie może czwóreczkę, nie, może 1,5. Będziemy mieli gwiaździsty taki pattern, dosyć ciekawy. Wygląda troszeczkę jak jakieś liście jesienne czy coś. I oprócz tego wszystkiego mamy możliwość również pobawienia się troszeczkę poszczególnymi parametrami. A więc zmieniając je możemy doprowadzić do różnego rodzaju modyfikacji tej naszej tekstury. Oczywiście ja teraz kręcę tymi wskaźnikami losowo, ale żeby coś ciekawego osiągnąć, trzeba byłoby spokojnie nad tym posiedzieć, pokombinować i dojść do jakichś być może ciekawych układów. Ok, tak to wygląda. Ten outline mogę wyłączyć chwilę, bo dostanę wtedy takie coś. Jeżeli włączę sobie ramp, to będę miał oczywiście teksturę monochromatyczną. Teraz nic ciekawego nie widać. Spróbujmy może troszeczkę podbić kontrast. Nic się tu ciekawego nie pojawia. Ok. Widać, że w tym momencie za bardzo nie pomógł ten nasz ramp, ale możemy spróbować zmienić rodzaj tekstury i pojawiają się jakieś kropy na podglądzie. Niestety nie widzę ich tutaj. Być może size jest za duży. Teraz dopiero się pojawiły jakieś maciupeńkie, chaotyczne plamki. No więc kombinując z tymi parametrami można dojść do jakichś w miarę ciekawych rzeczy, ale jak mówię, wymaga to prób. Prób, eksperymentów, sprawdzania, walki czasami. No i niestety nie ma nic za darmo, jak to mówią złośliwi niektórzy. Dobra, próbuję teraz jeszcze coś tutaj poklikać, może akurat mi się uda coś ustawić losowo, ale bez jakiegoś dłuższego posiedzenia widzę, że chyba niewiele się tutaj uzyska. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje w taki sposób. Nie, wyłączę tego ramp, ponieważ on nie daje mi dobrych wyników. Być może te parametry wszystkie powodują, że jest coś nie tak. No i warto sprawdzać na początku krańcowe wartości, ewentualnie wartości, które się bardzo różnią między sobą. Na przykład teraz zrobiłem coś takiego jeszcze inaczej, dostaję wzorek. No i tak to wygląda, więc zachęcam do eksperymentów, do bawienia się tym, no i sprawdzania, co uda się ciekawego zrobić. Gdybym spojrzał na taki wzór, nie wiedziałbym, jak go wykonać. No dopiero po wielu latach siedzenia z tymi teksturami bym wiedział, że aha, to pewnie był Minkowski z eksponentem 0,6. No ale jeżeli spotkacie takiego człowieka, to wtedy należy się przed nim kłaniać, bo to jest gość, który naprawdę widział wszystko już chyba w Blenderze. Ok, dobra, więc to jest tekstura Voronoi. Warto używać jej na przykład do takich rzeczy jak taka sieć pajęcza, pattern, który powoduje coś w rodzaju klocków czy jakiegoś takiego wzorku generowanego przez zamrożony lód na szybie. To już mówiłem też w przypadku innej tekstury, bo było bardzo podobnie. No a to jest sprawa jakby wyczucia trochę. Dajmy teraz ramp. Teraz pojawił się jakiś trójkąt tutaj znienacka. Bardzo fajnie, trójkąty są ok. Weźmy, może pokombinujmy jeszcze chwilę z parametrami. Nie muszę się chyba śpieszyć, nigdzie nie wychodzę. Zobaczymy teraz, jakby było, gdybym zmniejszył size. No, dostaję teraz jakieś takie dziwne fragmenty czegoś, zupełnie niezbyt okrągłe. Można to później wykorzystywać. 0,1, dostaję teraz taki delikatny wzorek. To może podbijmy mu trochę jasność. Na przykład w taki sposób. No, jest to ciekawe dosyć, nie powiem. Troszeczkę jak płyta drukowana, odwrócona, jakiś układ elektroniczny. Gdybym tutaj dodał kolor zielony, kto wie, co by wyszło. Mam tego typu ścieżki. Można dać drugą stronę, na przykład w kolorze ciemnozielonym. I alfę ustawię na 1, aby był nieprzezroczysty ten kolor. No, ciekawe. To można by kombinować tutaj. Jakieś cuda można by tutaj fajne porobić. No teraz to już mam normalne ścieżki elektroniczne, więc jeszcze im zmienię kolor. Na przykład na jakiś taki złoto-żółty lub na biały. Tak jak to jest normalnie teraz na płytach drukowanych. I dostaję prawie elegancki układ elektroniczny. Super. Wystarczyło chwilę pokombinować z taką teksturką i już jest coś ciekawego, co się nadaje na takie zgrubne modelowanie pod spodem jakichś ścieżek elektronicznych. Tu jeszcze można nawkładać stalaków, dziurki porobić, zmienić specularity i byłoby całkiem niezłe. Takie coś, przyznam się szczerze. Dobra, no więc zachęcam do eksperymentów. Jeżeli coś fajnego uda Wam się wymodelować, też wytegować, to poproszę o jakieś parametry, które później ustawię i zrobimy render. Może do galerii nawet coś rzucimy. Można by popróbować. Dobra, dzięki za uwagę. Już nie zawracam głowy.